Witam wszystkich 21 lipca we Wrocławiu, u mnie w domu. Ja jestem na dzień dzisiejszy 3 dni po zawodach w Portugalii, po zawodach Mr. Big Evolution, które okazały się dla mnie dużym zaskoczeniem, bo miejsce, które udało mi się zająć, było ponad moje oczekiwania i ponad to, co też zakładałem sam sobie też gdzieś tam przed startem i czego oczekiwałem. Udało się znaleźć w top 6 na tak prestiżowych zawodach z takimi nazwiskami na liście startowej. Jest to dla mnie jak na ten moment chyba największe osiągnięcie w całej swojej karierze kulturystycznej, na pewno w lidze pro, bo też wiele osób chyba zapomniało, że ja swój debiut miałem już w 2018 roku w Pradze jako pierwszy start, zaraz po tym jak wygrałem kartę. W Portugalii był to mój drugi start jako pro w lidze, też pro i też przy dosyć mocnej obsadzie, zarówno w Pradze wtedy, gdzie byłem 10, zaraz za Markiem Olejniczakiem, jedno miejsce, Marek był 9. No i dziś, nie dzisiaj, ale w niedzielę w Portugalii. Także tutaj nie mam sobie tak naprawdę nic do zarzucenia, bo w gruncie rzeczy dzień przed startem, rozmawiając tam z jednym ze swoich znajomych, powiedziałem mu, że moim celem jest chociaż drugi call-out i jak najbliżej środka, żeby mnie postawili, tak? Bo ten, który jest jakby na samym środku, osiąga... O, Bartosz. Jest też postawiony jak najbliżej... Później troszeczkę, znaczy po prostu wyższe miejsce ma. Tak, daj, ja to wezmę. I będziesz tak osiedział tutaj? Ja będę mówił? Dobra. Także start w Portugalii zakończony wielkim sukcesem. Tutaj, tak jak mówiłem, nie spodziewałem się tego 6. miejsca, natomiast już jak zostałem wyczytany do tego pierwszego porównania, do tego top 6, to byłem naprawdę ucieszony i wiedziałem już, że będzie dobrze. Więc myślę, że więcej tam się nie dało osiągnąć, ponieważ zabrakło troszeczkę takiego ostatniego szlifu, że tak powiem, do formy. Mógłbym być troszeczkę bardziej suchy. Przy tym nabiciu i przy tej pełności, które miałem, wyglądałoby to naprawdę tak na 100%, jakbym chciał, tak? Chociaż mimo tego właśnie, że nawet gdyby się to udało osiągnąć, to do 5. miejsca tam miałem 6 punktów straty. Był to Theo Leguayer z Francji, z teamu Mauro Sassiego. Myślę, że nie przeskoczyłbym go tak czy siak. Ja też de facto byłem najlżejszym zawodnikiem na scenie, bo miałem tylko 104 kg w dniu startu, więc to jest też niewielka różnica w porównaniu do tego, ile miałem kilogramów na wadze w roku 2018, bo tam było powiedzmy około, 102,5-103 kg, więc na przestrzeni tych 3 lat też dużo mi się nie udało dołożyć, natomiast sylwetka zmieniła się tak znacząco, bo myślę, jak się uda, to znajdziemy jakieś tutaj jeszcze zdjęcia z Pragi i zdjęcia z Portugalii, to je porównamy mniej więcej, chociaż te same pozy, jaka jest różnica właśnie w sylwetce. Na dzień dzisiejszy, to już w sumie też mówiłem chyba, kolejnym moim startem w lidze pro, który mam zaplanowany na ten sezon, to będzie start w Alicante na Europa Pro. Myślę, że tam poprzeczka będzie jeszcze wyżej postawiona, bo przyjedzie na pewno Nathan Deasza. Nie znam większej ilości nazwisk, ale właśnie też nie będą to łatwe zawody, a nawet bym powiedział, że trudniejsze niż te w Portugalii, bo z pewnością pojawią się też z powrotem zawodnicy tacy jak Vlad Suchoruczko, który był 4. w Portugalii, Tim Budesheim, który był 2., myślę, że Andrea Musi i Theo Leguayer też z pewnością. Także nie wiem, czy znowu uda mi się powtórzyć to, co zrobiłem w Portugalii, natomiast jadę tam z taką troszeczkę większą pewnością siebie, po to, żeby walczyć o bardzo dobrą lokatę, tak samo jak było w Portugalii.
Start jest za 3,5 tygodnia w zasadzie od dzisiaj, bo mamy 21, tam jest 15 sierpnia z tego co pamiętam, więc trochę czasu na to, żeby formę jeszcze poprawić i dopracować ten ostatni tydzień, ładowanie, diurezę i to wszystko. Więc myślę, że uda się też wyjść w troszeczkę lepszej okazałości. Dzisiaj jeszcze tam parę słów o starcie, ale zanim to pozwolicie, że zrobię sobie śniadanie, też wam pokażę, co będę dzisiaj jadł. Jest godzina 10.30, ja jeszcze nie jadłem, bo, że tak powiem, im później zjem, jak wstanę, tym lepiej dla mnie z posiłkami, a też mogę tak naprawdę z rana długo nie jeść. Zanim zrobię cardio, zanim się ogarnę, zanim coś tam Bartek, jakieś tam pierdółki i tego typu sprawy, to tak schodzi przeważnie, powiedzmy, no nie wiem, 10.30, czasami 11.00 pierwszy posiłek, więc zabieramy się za śniadanie i będziemy przechodzić później sobie dalej do jeszcze tematu zawodów, nie? Dzisiaj na śniadanie będą wyjątkowo takie chyba placki, jeśli się udaje zrobić. Bananowo-twarogowe. Jest cały, jesteś Bartek? Okej. Okay. Bananowo-twarogowe, także słodzik. Zwykle go nie liczę, po prostu pikam tak, żeby było po prostu słodko. Trzeba go rozpuścić. Nie? Tak. Waga i moi drodzy, będzie to wyglądało tak, że już sobie przygotowałem tak naprawdę też wczoraj cały jadłospis na dzień dzisiejszy. Mamy 60 gramów płatków, 60 gramów płatków owsianych, 63. Chyba się bateria zepsuła. No dobra, nieważne. Powiedzmy, że jest. Myślę, że więcej też nie będzie. A czekaj, Marcin. O, widzicie? No, tu Bartek, mimo że tam w rogu ma cały kącik zabawek, to jemu takie rzeczy najbardziej pasują. Dobra. To cynamon od razu sobie nasypiemy. Trochę, mam w przepisie w ogóle. Kupiłem sobie Fitatu premium za chyba, nie wiem, 12 zł na rok była jakaś taka promocja. Także jest dostęp do różnych rzeczy. Nie wiem, czy ta promocja jeszcze trwa, czy nie trwa, ale dwa jajka tutaj z tego co pamiętam są. Tak. Dwa jajka. Powiem wam, że kiedyś trafiłem na takie. Taką jakąś trefną, nie wiem, partię, że zacząłem robić sobie omlet. Przy ostatnim białku tak naprawdę trafił mi się z Bóg. I jeszcze tak od razu, że rozbiłem i wpadło wszystko do tego, musiałem całe ciasto po prostu wyrzucić. Zacząłem robić drugie, otworzyłem drugą paczkę i dokładnie ta sama sytuacja. Także miałem wtedy takiego pecha, że się w końcu wkurzyłem, zjadłem Bartek, zjadłem kleik i darowałem sobie te omlety. Dobra, twaróg, izolat, to nie izolat, będzie później, banan, jedna sztuka, ma być około 120 gramów, jak będzie ciut mniej, to się nic nie stanie, najwyżej dobijemy 83, nawet dobrze się składa, bo kupiłem sobie maliny do tego, żeby je później wrzucić, więc po prostu tutaj sobie zmienimy, musi być wszystko dopięte. Jak ma być jakieś miejsce na dodatkowe rzeczy. Czekajcie, bo coś tu chyba... A, 80 sztuk dałem banana. Nie. 80 gramów. Ok. I 100 gramów twarogu. 80. Patrzcie. Ok, zblendujemy to wszystko razem. I będziemy smażyć sobie na patelni, na małej takiej, żeby to wyszły takie małe placuszki, a nie jakiś tam jeden duży omlet. Powiedzmy, że na psychikę to zadziała tak, że jest tego więcej. Nie, Bartek? No.
Zrobimy takie trochę większe te placki, niech one za małe też, żeby nie były. Bartek, co tam robisz? Pokryweczka jakaś. Bartek, wyniosłeś wszystkie pokrywki z chaty? No jak, na pewno. O. I jedziemy. My musimy zaczekać chwilę niestety, aż nam się tutaj coś zacznie dziać. A, zrobimy sobie od razu polewę na ten omlet, na te placki. Także w bardzo podobny sposób jak Damian robi. Nawet z WPC. Dzisiaj o smaku cappuccino. Uważaj, Barti. Głowa. Jakoś izolatu wychodzi dużo mniej niż w WPC. Dobra. I tutaj WPC w ogóle chyba troszeczkę inaczej się zachowuje niż izolat po dodaniu wody. No właśnie. Dobra, pierwszy chyba nasz ten jest. Pierwszy te. Trochę jakimś takim bigosem czuć. Ostatni nasz placek już tutaj. Proszę bardzo. Pyk. Nie jesteśmy gotowi. To mamy. Co się stało tam? Dobra, ja to sobie chyba tak po prostu wezmę. Bo dosyć takie rzadkie się, znaczy gęste się to zrobiło. O, w ten sposób posmaruję. Po wszystkim, o, żeby nie było. Nie chce mi się każdego z osobna. Pamiętajcie, że walory smakowe, jak i wizualne są bardzo ważne na redukcji. Ja wiem, że niektórym to nie przeszkadza, ale tak samo jak często wałkowany temat kleiku ryżowego, czym on się może różnić od mąki ryżowej, to przede wszystkim kleik ryżowy, moi drodzy, jest w formie instant, czyli możemy go zalać nawet i letnią wodą. Nie trzeba go mieszać, bełtać, gotować, ani nic w tym rodzaju. I on się po prostu robi szybko. Druga sprawa jest taka, że kleik ryżowy jest po prostu smaczny, a mąka ryżowa smakuje jak piasek, przynajmniej dla mnie. Ja nienawidzę tego uczucia. To tak samo jak z kaszą manną. Robiłem wiele razy. Przepraszam. Wiele razy podejście do tego, żeby jeść kaszę manną i jakoś mi ona nie podchodzi. Wolę naprawdę kupić kleik. Gdzieś w promocji nawet poszukać na internecie. Niż kupować kaszę manną i się męczyć z jedzeniem tego, tak? Więc tutaj kleiki ryżowe, tam Nestle, Bobowita i jeszcze jakaś jedna firma. W Portugalii w ogóle mieli bardzo fajne kleiki, co prawda też drogie, bo tam jakoś chyba 3,20 czy 2,50 euro wychodziło za około 250 gramów, ale do nich, w porównaniu do tych, które my mamy, lało się dosłownie, nie wiem, nawet na 150 gramów, może z 200 ml wody, max 250 i nie było kompletnie problemu z tym, żeby ten kleik się rozpuścił, żeby i konsystencja była naprawdę bardzo fajna do tego, no nie? To też były z produkt Nestle, więc w Polsce no nie widziałem czegoś takiego. Dobra, maliny. Zaraz Wam tutaj makro jeszcze pokażę. Proszę bardzo, dzisiaj będzie takie... Kurde, powiem Wam, że pierwszy raz takie śniadanie w ogóle sobie zrobiłem i też pierwszy raz jem tak późno. Więc już się w zasadzie nie mogę doczekać jeszcze trochę portugalskiego cynamonu. Równie, o. Makro w tym posiłku wychodzi 68 gramów białka, 17 gramów tłuszczów i
60 gramów węglowodanów. To jest policzone tak naprawdę wszystko razem do kupy, więc w gruncie rzeczy, gdybyśmy na przykład chcieli, nie wiem, tam już liczyć produkty takie samo typowo, na przykład, nie wiem, tłuszczowe, to z dwóch żółtek tylko jest tutaj, z dwóch jajek, tak, 10 gramów tłuszczów, 11. No i spadków owsianych tam coś dochodzi. I co? Białko 30, 40, plus twaróg 60, dokładnie, no 60 gramów też jakby samego tego, więc całkiem spoko to makro. Ja na dzień dzisiejszy mam, kurczę, przeskoczyłem sobie, 320 gramów białka, około 45 gramów tłuszczów i 400 gramów węglowodanów. To jest takie makro, że tak powiem, trochę samozalecenia, bo Stefan wysłał mi zalecenia na kolejnego prepa, znaczy pod kolejnego prepa, i tam było troszeczkę mniej tego jedzenia, a de facto o 100 gramów węgli aż. Ale stwierdziłem, że jeśli faktycznie mam 4 tygodnie do zawodów, a mam jeść tak mało, to będzie jak przed poprzednimi zawodami, że zacznie mnie po prostu zjadać. I tak jak w przypadku na przykład nóg, gdzie w którymś tam momencie to dosłownie z objętości uciekło mi tak, no nie wiem, z 1/3 bym powiedział, i zaryzykuję tego stwierdzenia, że to nie będzie żadne kłamstwo, to nie chcę jakby stracić na tym, tak, żebym później nie musiał, nie wiem, robić jakiegoś ładowania dodatkowego czy coś w tym rodzaju. Dlatego ten tydzień do końca jeszcze 400 gramów węgli. W przyszłym tygodniu, jak już wyślę Stefanowi raport zdjęcia, to powiedzmy, że jakby bez jego wiedzy sobie obetnę do tych, powiedzmy, z powrotem 300 czy tam 350. Tak, dobra, jem i zabieramy się jeszcze za zdjęcia z zawodów. Stałeś do zmywarki i parę słów o zawodach i o starcie. Okej, tutaj mamy medal z tych zawodów właśnie, który za szóste miejsce. Bardzo fajny, bardzo duży, no mega to wygląda. Z tyłu jest napisane, nie że za szóste miejsce, ale właśnie za top 10 tutaj. Numerek 15 przypięty, to jakiś taki pro, znaczy atlet pas, powiedzmy, nie? I teraz parę słów co do zawodów. To generalnie poza tym, że mieliśmy 3 godziny obsuwy od naszego wyjścia, bo nasz blok miał się zacząć o godzinie 17, zaczął się chyba o 20, z tego co pamiętam, to już później wszystko było ok. Sama oprawa zawodów tak naprawdę, bo nie wiem, czy ile osób oglądało, ile nie, ale ta platforma, która się obraca z zawodnikami, ta druga, która wyjeżdżała ze sceny, tutaj akurat przygotowałem filmik. Tu akurat jest gościnny pokaz Petera Molnara. O, i tak to wyglądało właśnie. Tutaj jest jedna platforma opuszczona. I my, akurat ja tam z częścią zawodników stałem z tej strony na platformie. Tak trochę jak nawet na Olimpii albo w filmie Avengers, jak tam wyjeżdżali tacy właśnie te roboty od tego spod ziemi, no nie? O właśnie. I teraz to się zaczęło. Tak wyglądała właśnie prezentacja zawodników. No mega to wrażenie robiło. Na samym mnie stojąc, no tylko na platformie, a co dopiero ludzie, którzy oglądali na żywo, czy właśnie na relacji, tak po feedbacku, jaki gdzieś tam dostałem, to mega pozytywnie to zostało odebrane. I tutaj to spokojnie trwało tam chyba, nie wiem, z 2 minuty, po czym właśnie platformy się wyrównywały, schodziliśmy z nich, schodziliśmy ze sceny i później było już do wyjścia z do porównań, tak? Najpierw te pierwsze takie prezentacje zawodników, czyli prejudging. Mogę wam tutaj też odszukać swój. Andrea Presti. O, James Bondi mnie podpisali w ogóle jako James Bondi. Nie wiem, czy ja byłem przed nim, czy za nim. Anton Schall.
Tak, mam tu jeszcze wcześniej. Chwileczkę. Jan Turek. Jan Turek w ogóle dla mnie mega zaskoczenie, bo ja byłem pewny, że on będzie jeszcze przede mną zajmował lokatę. O, James Bondi. To jest ta pierwsza wstępna prezentacja. Właśnie tak jak wspominałem wcześniej, te plecy no, nie były aż tak szczegółowe, jakbym chciał. Mimo, że tam i tak ze mnie zeszło jeszcze sporo w dniu startu od rana. Natomiast... Tak, synu? Natomiast samo nabicie i pełność uważam, że była bardzo dobra. Tutaj akurat się wstrzeliliśmy, powiedzmy, ze Stefanem w to. No mówię, ciut mniej wody bo byłoby naprawdę bardzo dobrze. No i oczywiście co, za mała klatka w dalszym ciągu, mimo to, że w jakimś stopniu ona się i tak u mnie poprawiła, to dalej mi tej górnej obręczy, górnej części ciała brakuje. Też bok barków jest do poprawy i w dalszym ciągu te, no nie wiem, kilogramy, które będę już poza sezonem dokładał, muszą iść w klatę. Więc no, to już się nie pomyli akurat. Tutaj będą zaraz porównania, ale to już sobie odpuścimy samo to. No i zdjęcia. Odpalamy. To już jest tak naprawdę, może uda się troszeczkę powiększyć. O. To jest pierwszy kalot. Tutaj jest Tim Budesheim, Theo Leguire, William Martin, Andrea Presti, Vlad Choruczko, no i ja. Jakby miejscowo to Andrea wygrał tutaj. To było pierwsze miejsce, drugi był właśnie Tim Budesheim z teamu ode mnie i od Stefana, trzeci był William Martin, Brazylijczyk, Vlad Suchoruczko w ogóle 25 lat w tym roku, jeszcze młodszy ode mnie i Theo Leguire tutaj, no i ja jako szósty. Tak to się prezentowało w line-upie. Zwrot. Nie mam zdjęć ze zwrotu w drugą stronę, natomiast obejrzałem sobie relacje i całkiem spoko to wyglądało u mnie, bo bałem się właśnie o te ćwierć zwroty i o to, jak będę w stanie kontrolować właśnie talię ze względu na swoją mobilność, bo gdzieś tam właśnie nie jest ona za dobra i miałem z tym delikatny problem pozując przed zawodami, ale tutaj jest tyłem. To wyglądało w gruncie rzeczy, to nawet te moje plecy aż tak źle nie wyglądały pod względem gabarytów w porównaniu na przykład do Tima, tylko no, mniej docięte. Bicepsy przodem, też akurat takie, nie wiem, może zdjęcie nie do końca komfortowe, w sumie w zasadzie dla większości, poza Prestim, ale... Szerszy przodem. No widać u mnie ten brak po prostu górnej obręczy, tak, tych barków, tej klatki, tej pełności w porównaniu do chociażby, no nie wiem, do Williama Martina. No tutaj to jest przepetarda, nie? Jest pełny po prostu do granic możliwości. Przy klatce bokiem tak samo, o ile ta noga jeszcze jakoś tam mega nie odstaje. Ja też stałem tak naprawdę na skraju sceny, ciut dalej niż wszyscy, gdzie tak mogłem się przesunąć jeszcze spokojnie z krok do środka. Bicepsy tyłem. Bałem się w ogóle, że będę odstawał jakby samym gabarytem, bo no, byłem najlżejszy na scenie, tam te 104 kg to niewiele jakoś. Więc no, swój obraz samego siebie miałem bardzo zaburzony,
dopiero później właśnie też po tych fotkach, jakie przejrzałem, to śmiało mogłem stwierdzić, że no nie jest to aż tak duża przepaść pod względem wizualnym, jak pod względem kilogramów i że spokojnie, jak dołożę powiedzmy te, nie wiem, 2-3 kilogramy, to ta różnica będzie jeszcze mniejsza. No, u mnie most muskularny niestety jest taką trochę słabą pozą, bo ta klatka tak naprawdę w żadnym ustawieniu nie wygląda super. Jest po prostu mała, płaska i jedyne co mogę zrobić, to napiąć te mięśnie na maksa, tak żeby wyszła jakaś tam jakieś prążkowanie i tyle, bo no, na pełności powiedzmy tak jak na przykład u Tima czy u Williama Martina, no to niestety nie mam co liczyć jeszcze póki co w tym sezonie. No i to jest koniec fotek już. Znaczy fotki jeszcze jakieś tam były, ale one się dublowały, więc nie ściągałem większej ilości. Czekam też na zdjęcia, bo kupiłem przed zawodami jeszcze taki pakiet zdjęć ze sceny dla siebie i może wtedy, jak one się pojawią u mnie na mailu, to będzie to jakoś lepszej jakości, będą lepsze porównania i będzie jakiś też lepszy obraz. Także no, sami widzicie, bałem się bardzo tego startu, nie powiem, jeszcze zanim poleciałem, bo tak samo jak w Pradze w 2018 roku, myślałem, że będę bardzo odstawał gabarytem. Tutaj się okazało zupełnie inaczej, że nie jest aż tak źle, nie masz takiej przepaści. Co jest bardzo motywujące i budujące, no nie? Więc dla mnie teraz tylko wiatr w plecy, czy tam pod skrzydła. I kolejne zawody i walka też o jak najlepszą lokatę, tym bardziej, że tutaj pokazałem się z bardzo dobrej strony, uważam. Z dzisiejszego materiału to by było na tyle. Ja jeszcze u siebie na kanale rezerwowałem. Nagrywałem całą tak naprawdę serię przygotowań do zawodów, tam powiedzmy od 10 dni przed wszystko, co się działo w zasadzie, no można powiedzieć, że dzień po dniu, bo tam chyba tylko jeden dzień ominąłem, więc jeśli chcecie sobie to bardziej prześledzić, mniej więcej jak to wyglądało od strony kuchni też w gruncie rzeczy, bo od rana do wieczora starałem się po prostu nagrywać to, co dałem radę i też na bieżąco wrzucać materiał z każdego dnia, to zapraszam na kanał i jest szansa spora po feedbacku z tej poprzedniej serii właśnie vlogów z przygotowań do Portugalii, że też będę nagrywał przygotowania do zawodów Alicante, tak? Też będę miał ten komfort, że do Alicante nie polecę totalnie sam, tylko z jednym ze swoich podopiecznych, więc tam też będzie troszeczkę lepsza organizacja, może też trochę więcej tego materiału niż w porównaniu do Portugalii. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Szkoda, że się nie udało tak naprawdę więcej tych filmików z tej drogi do tych zawodów nagrać, ale czasowo no niestety z tamtym panem, który ogląda sobie bajkę, nie było to do ogarnięcia i tak jestem w szoku, że udało mi się też te wszystkie filmy, które wrzuciłem do tej pory właśnie z przygotowań nagrać i że jakoś tam na to czas znalazłem. Także na dzisiaj Wam bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Widzimy się, no mam nadzieję, że nie dopiero w Alicante, ale szybciej. I co? Zapraszam do komentowania, śledzenia, subskrybowania. Dajemy oczywiście same łapki w górę i śledzimy kanał Seven Nutrition. Pozdrawiam.